67-47, 20-punktowa przewaga. Rozpoczyna się czwarta kwarta meczu. Prudnik w gazie. Jak się takim wynikiem skończy, to Katowice chyba przyjadą do Prudnika za dwa tygodnie na wycieczkę. Dobrze mówię? Birecki, powiedz mi, obserwujesz drużynę z Prudnika, bo to jest twój region. Obserwujesz ją i czy grają na swoim poziomie, tak jak w Lidze Opolskiej grali, czy dzisiaj grają słabiej? Jak to ocenisz? W Lidze Opolskiej nie było rywala, który mógłby zagrozić. Tam wyniki kończyły się często z przewagą ponad 100 punktów, więc no wiesz... To... Nawet w derba, znaczy nawet z AZS-em... powiedzmy te dwa najbardziej... I jak tam się kończyło? Iloma? 97-91, ile dobrze pamiętam, w Opolu wygrali coś koło 20 punktów. I pewnie drużyna z Opola drużyną starszą jest. Tam są chłopcy z 9-1. Tam są chłopcy z 9-1. Dzisiaj najprawdopodobniej też grają ci z Prudnika, co kiedyś grali. To dzisiaj może jest druga para AZS, tam Opole kontra tutaj AWF Katowice, to może być pogrom. Myślę, że tak. Oni się nastawiali przed tym meczem na 50 punktów strat. I kolejne, nie, tym razem nie wpadło. Wszyscy wiemy, że jeżeli przejdą drużyny, o których mówimy, czyli Prudnik i drużyna AWF-u, jeszcze będą dodatkowe mecze o rozstawienie do półfinału, prawda? Jeszcze będą dodatkowe mecze. Oba zespoły będą w półfinale. No ale będą grali o pierwsze, drugie miejsce, czyli prawdopodobnie spotkają się jeszcze Prudnik z AWF-em Katowice, ale poczekajmy jeszcze. Twoim zdaniem dzisiejszy mecz to jest wyróżniający w zespole Prudnika? Myślę, że Krzysiek Olibrzyk bardzo dobry mecz dzisiaj gra. 93. rocznik, 15. Oczywiście Tomek Madziar. Madziar gra swoje, tak? A obwód? Zawodnicy obwodowi. No najbardziej jest zawodnikiem. Ale nowy gra dzisiaj, zawodnik z Lublińca, jak się nazywa? Mateusz Kulicki. Kulicki. Trochę pograł, ale jeszcze widzę, nie ma zgrania ze zespołem. Dużo razy go nie widzieli. Dwa tygodnie trenuje z zespołem, także nie można do niego wiele wymagać. 67-50, 17 punktów, 8 minut do końca. Pan Tomasz Michalak, trener Prudnika.